Cześć, z tej strony Karol Bocian. Przejdźmy sobie przez kolejną, 17. lekcję od Bubble z tworzenia podstawowej aplikacji. Dzisiaj zajmiemy się lekcją o tym, jak zrobić stronę 404, czyli taką, że ktoś wejdzie na naszą stronę, naszą aplikację i nie znajdzie docelowej strony. Jak ona wygląda obecnie? Tak, zobaczmy, wpiszmy sobie tutaj coś, przejdźmy gdzieś dalej i dajmy sobie jakiś inny przepis. Tego nie będzie, więc tu zmieniłem URL. Dalej trafiamy sobie w jakiś przepis, ale dajmy tutaj inną stronkę, recipe 2. Zobaczcie, nie ma takiej strony. Trafiliśmy na stronę, której nie znalazło w naszej aplikacji. Nie wiemy, jak jest. I Bubble na dzień dobry od razu robi nam 404 stronę. I każdy, kto nie trafi na naszą stronę, wejdzie właśnie tutaj, będzie mógł coś zrobić. Niestety ta strona całkowicie odbiega od tego, jak wygląda nasza aplikacja. Ale możemy to łatwo zmienić, bo ta strona jest tutaj wśród naszych stron. Jedyne, co trzeba zrobić, to po prostu ją zedytować i zmienić. Zaznaczyłem wszystko, usunąłem. Możemy teraz na przykład wybrać sobie tutaj inne tło, dorzucić nasze rzeczy, które chcemy, żeby wyglądały, zmienić tytuł naszej strony, dodać jakieś warunki. Tutaj na przykład możemy dać obrazek, żeby był, coś załadować, jakiś obrazek, albo poszukać z termowego. Patrzmy sobie, tu jest jakiś Pexels, Recip, skoro to jest strona o przepisach. Jest jakiś obrazeczek, zobaczcie, to się to ładuje. Ok, weźmy pierwszy, lepszy, import. Możemy dodać, zobaczcie, przycisk, który nas skieruje na przykład z powrotem do naszej stronki. Tutaj weźmiemy przejście, nawigację do naszej głównej strony, go to page, index. OK. I zobaczmy jeszcze raz, jak to będzie wyglądało, jak nasza aplikacja po tych zmianach będzie wyglądała. Znowu jesteśmy na jakiejś stronce, będziemy sobie jakiś przepis. Zmienimy adres URL, żeby trafić znowu na tą stronę. I jesteśmy na stronie, którą właśnie zrobiliśmy. Jest, zobaczcie, obrazek, który dodaliśmy. Trzeba go inaczej jeszcze ustawić, bo się bardzo powiększył. Z przyciskiem back możemy wrócić do strony index i tak dalej. Możemy całkowicie tą stronę 404 zmienić, dostosować do naszej aplikacji, żeby wyglądało tak, jak chcemy, żeby przypominało naszą stronę, żeby robiło z użytkownikiem to, co chcemy, czyli na przykład poprosić go jeszcze raz o to, żeby się zarejestrował, albo dawać mu jakąś inną wartość. To tyle na dzisiaj z mojej strony. Zapraszam cię do kolejnej lekcji. Dziękuję za twoją uwagę. Cześć.